街は濁り切った見えない悪意で満たされている。無職だがそう極めて透明な殺意、みんな気づかぬ間に吐かされていて、また詰まって吐き出すようにこの街はそんな煙が漂っている。小さな心だから心求めてた、でこれが切られたり人は愚かなんだと痛感する。Hello, witajcie w Frystyle, moi drodzy, to jest moja Waszka Wosia. To jest kolejny odcinek z One Bad Heart, czyli jedno uderzenie serca. Oprócz tego sprzedam Wam jeszcze kolejnego hinta odnośnie tej gry, to znaczy no, odnośnie twórcy właśnie tej gry, bo teraz Wam sprzedałam przetłumaczoną nazwę. Jedno uderzenie serca, ale też moi drodzy. Osoba, która robi tą grę, tak się niedawno dowiedziałam, to jest twórca Alice Marie, co już Wam mówiłam. I raczej nie będę tego ogrywała. Lee Eal też jest z niego, ale nie będę tego ogrywała, bo nie podoba mi się system walki, że tak to ujmę. Nie lubię walczyć z potworkami w takich grach. Ale ten twórca jest ponadto rysownikiem grach takich jak Danganronpa. Serio, ja sama to dopiero niedawno odkryłam. To znaczy... No tak zauważyłam, że ten styl jest troszkę podobny. Jak sobie to potem sprawdziłam, no to wygląda na to, że on jest rysownikiem tych gier, więc... Dzisiejsze, znaczy ostatnie odcinki były strasznie długie. Jakby to z powodu tego, że się nam wakacje powoli kończą, więc wolałabym zrobić dłuższe odcinki. I obejrzycie to sobie po prostu, kiedy będziecie mieć, no wiesz, czas. Teraz jeszcze przed wakacjami podejrzewam, że macie czas, a później pewnie będzie gorzej z tym czasem. Także będę miała przerwę na kanale, więc... Don't worry o filmiki, dacie radę nadrobić. Dzisiejszy filmik postaram się jednak podzielić ten trzeci rozdział na dwa filmiki, albo... Nie wiem, to zależy jak nam to wyjdzie, szczerze mówiąc. No. Arumu? O, hej Misany, dzień dobry. To jest spokój na nasy, czyż nie? Co, ty tu robisz, zdradza mnie? Z pewnością. Koza i inni już rzucili, słyszałam, że poszedł do lobby porozmawiać z nimi. Koza i reszta, co? Przypuszczam, że zadaję pewne rodzaje pytań. Może chcesz się z nim zobaczyć? Przypuszczam, że powinnam. A co odnosi ciebie, Arumu? A, cóż, na nas prosił mnie, żebym przyniosła trochę materiałów. To jest trochę trudne, jakby się po prostu przyjdzie z tym. Co on robi, że prosiłem o to? Cóż, więc pójdziemy może razem? W porządku. W ogóle to się pokazuje jak jest chwilę? Nie. Szkoda. Co im powiesz ciekawego? Na nosę. O, Misane, jak tam? Nie jestem już taka zmęczona, ale nie powinieneś przekładać swojej pracy. Ale wolałabym... Ale wolałabym... żebyś nie puszczał do pracy innych, cóż... Przepraszam za to, przypuszczam, że zrobiłem to trochę samolubnie. Pogadałem już trochę z Kozą i resztą. I? Jakieś wiadomości? Cóż... zaskoczeni... z tym zaskoczeniem... Byłam trochę zaskoczony z tym, co oni byli, no wiesz. Więc nie było tak dużo, jak przypuszczam. Cóż. Jednak jest coś, co możemy uzupełnić nasze komunikaty. Jeżeli jest tutaj tylko ktoś inny, to może coś wiedzieć. A! Co? O czym myślisz? A co chodzi z tym gościem z ogrodu? W sumie on się pojawił w każdej naszej części, a nic o nim nie było. Z ogrodu można myśleć Shinobu? Masz pewien punkt. Ludzie w ogrodzie... Ludzie się chodzili do ogrodu i Shinobu mówi, że odczuwa ich uczucia, więc... To sprawia, że aż ma się ochotę z nim rozmawiać? Tak, Shinobu ma tą spokojną aurę i się z nim tak super łatwo rozmawia. Jakby to jest ten typ dorosłego, przy którym czujesz się bezpiecznie. Prawdę mówiąc, to sprawia, że po prostu masz ochotę otworzyć na niego serce. To jest dokładnie tym, co mówi się otwartością serca, nie wiem, w ten sposób można powiedzieć. Tak, wierzę, że
On ma dużą umiejętność komunikacji, aż jestem o to zazdrosny. Nie bądź dokładnie aż taki nieśmiały na nasę. Naprawdę ludzie mówią, że raczej ciężko się ze mną rozmawia. To ponieważ... jakby wzór twojej konferencji to przez to, jaki tor nabierają twoje rozmowy? Nie mam jakichś wyraźnych obiekcji właśnie teraz, bym przypuszczał, że możemy iść porozmawiać ze Shinobu. A racja, chodźmy do ogrodu. Przyjęłam. Muszę podejść do tych lewych, a nie do prawych. Ja pierdzielę. Hej, Misane, dzień dobry. Dzień dobry też tobie, Shinobu. Nie, przypracuj się, dobrze? Jakby nie próbuj się przepracowywać, jesteś nawet bladsza niż wcześniej. Może to jest perfektywy na ciebie? Często słyszę to od gości. Jakby naturalnie obserwuję to koniec końców. Chciałam z tobą aktualnie trochę porozmawiać. Czy masz tyle czasu ze mną? Cóż, tylko muszę się zająć... Cóż, chwileczkę muszę się zająć tymi roślinami. Czy mogę być zaczekać, aż skończę? Tak, to będzie w porządku dla mnie. O, dokładnie. Mam pewien raport do Deni o tobie. A raport? Ta, to od twojego taty, Misane. Mojego taty? O co chodzi? Z jakiś kwestionariusz? A, zapomniany. Co? Cóż, jeżeli mi wybaczysz, na nasę? Sobie poszedł. Śmierdzi mi to. Pójdę zerknąć na to. Cóż, powinnam przebadać to na własną rękę? Powinnam się tym zająć na własną rękę? Przepraszam, że musiałaś czekać. Zajęło mi to chwilkę. Nie, to w porządku, to ja robota w końcu. Poza tym, siedzenie tutaj sprawiło, że zapomniałam o mijającym czasie, więc się nie nudziłam. Ach, rozumiem, może to dzięki roślinom? Jakby to jest... Jeżeli to jest efekt moich działań, to się będę cieszył. Jakby, jeżeli mój opłacek się tak opłaca, jeżeli mój wysiłek się opłaca, to się cieszę. Cóż więc, o czym chcesz porozmawiać? Czy zaznajomiony jesteś z najważniejszymi przypadkami sprawami, które się ostatnio zdarzyły? A cóż, tak, policja mnie powiadomiła i rozmawiała też ze mną o tym. Nawet myślałam, że nawet jeżeli myślę, że nie ma jakichś konkretnych powiązań odnośnie tego, to sprawca dalej tu jest. Merune i Namoto też tu są? Tak. Wygląda to, że wygląda na zakłopotanymi. To prawda, że oni mówili nam, jaka jest natura tych rzeczy, ale nawet jeśli to nie czuję, że są typem ludzi, którzy by byli zdolni do morderstwa. Masz rację. Ale ludzkie umysły są skłonne do zmiany? Wystarczy najmniejsza rzecz, która sprawi, że jakby ich balans się przekieruje na inną stronę. Nawet jeśli to myślę, że te incydenty prawdopodobnie... Jakby zakładam, że prawdopodobnie to złoży swoje żniwa tutaj. Jakie żniwa? Brzmi to dosyć fantastycznie. Fantazyjnie. Ludzie mówią, że jestem też trochę romantykiem. Nadal, te żniwa. Jednak to wcale nie jest aż tak fantastyczna rzecz w końcu. Huh? Mam na myśli, że... że czasami... wzrasta w tym rola człowieka jako żniwiarza żyć. Misane, powinnaś być bardziej ostrożna. Czy teraz? Rozumiem. Dobrze, powinnaś wiedzieć... Powinnaś to wiedzieć, skoro ostrzeżenie zostawisz rozłapany. Racja. Zastanawiam się, co się wydarzy jako kolejne. To jest trochę podejrzane, powiedzmy. To znaczy, nie podoba mi się to, jak gościu mówi... Powinnaś być ty zwłaszcza na siebie ostrożna. To tak jakby nam wytknął, że mamy być kolejną ofiarą. Złapiemy go, przysięgam. Nie pozwolimy mu ujść bez żadnej winy. Rozumiem, wiem to, Misane. Naprawdę to wierzę. Jakby...
Będę tutaj dla ciebie. W porządku. Cóż, nadal mam trochę roboty, ale teraz mi, więc wybacz mi. Dziękuję ci, że poświęciłeś mi czas. Do zobaczenia. Chyba muszę teraz iść poszukać. O, ty tu jesteś. Co tu robisz? Myślałam, że gdzieś pobiegłeś. Nanase? O, Misane. Słyszałeś coś o Shinobu? Tak, myślę, że obawiam się, że... Jednak obawiam się, że nie było to zbyt korzystne. Powiedział mi, że Maruna i Namoto także się martwią o coś. Martwią, co? Cóż, ludzie nie popełniają morderstwa bez powodu w końcu. To prawda. Jak o tym pomyślałem, czy skończyłeś swój biznes? Cóż, to nie było nic ważnego. Musiałem to skończyć. Teraz, co odnośnie pójdzie. Co myślisz o tym, że pójdzie do twojego pokoju odpocząć? Albo do mojego? Też to będzie w porządku. Czułabym się niebezpiecznie, będąc w takiej sytuacji, więc. Czuję niebezpieczeństwo. Znajdując się tak blisko ciebie. Boże, czułabym się niebezpiecznie, będąc sama w tej sytuacji, więc tak zrobię? Co? Może Hatake też to. Może Hataka też do nas dołączy? Z pewnością, prawdopodobnie. Jakby pewne mamy rzeczy do zrobienia w końcu. Czy idziemy do pokoju naszego? Ja się cały czas ciekawię, czy ten pokój. To znaczy, bo te drzwi tam zostały tu poszło umieszczone. Więc mam wrażenie, że i tak będziemy musieli tutaj wleźć kiedyś. Sumujmy to wszystko prosto. Ktoś namawia innych do morderstwa. Można wyraźnie określić działania tych, którzy tego dokonali, a nie pamiętają, kto ich do tego nakłonił? Dlatego nie powinniśmy pomyśleć o tym. Prawdziwy sprawca to ktoś, kto bardziej nakłania innych. Racja, ponieważ nie wiemy jednak, co on robi. Jest hakerem, mam na myśli, to jest możliwe? Z pewnością program jeszcze nie jest w końcu idealny. Ponadto, jeżeli hakuje, to możliwe, że będę w stanie to określić. Ale poza stworzeniem wirusa, myślę, że metoda mogłaby być niemożliwa. Jakby zewnętrzne tworzenie wirusa, ja myślę, że ta metoda mogła być niemożliwa. Znowu takie ciężkie słowa, nie mów mi nie zło wirusa i tym podobne. Jakby. Ale mówisz tak, jakbyś to rozważał. To sprawia, że czuję, jakbyś mógł wszystko dojrzeć. No, nas jest tworzycielem programu Misha, więc to naturalne. Co? To on to stworzył? Ale nadal to nie tak, że jestem najmądrzejszym gościem w tym świecie, więc to też nie jest idealne. Znowu się coś wiesiło. Może jestem raczej najbardziej dziwniejszym, mądrym gościem w tym świecie, jak myślę. Ktoś może kontrolować innych ludzi poprzez hakowanie. Fale mózgowe? Tak, też myślałem o tym, ale jeżeli byłoby to... To jak to możliwe? Wtedy jak on zrobiłby w innych z Marunę i Namoto? Jakbym... Jakby można teraz rozważać inne metody w końcu. Jakim byłby cel zrobienia z nich w innych? Jakby... Jakby... Jakie mieliby wcześniejsze powiązania, wcześniejsze znajomości? To wygląda na raczej niemożliwe. Ludzie przychodzą do
do tego hotelu z różnych stron, z różnych miejsc. To prawda. Przypuszczam, że... Jakby robienie prania ma... Przypuszczam więc, że mieli po prostu pranie mózgu. A co odnośnie innych gości? Tak, nie możemy powiedzieć z pewnością, że to też nie dotyczy innych gości. Wiem. Jest tutaj naprawdę cicho dzisiaj, nawet z tym gościem obok. Tak, masz rację. Tutaj obok? Ten gość tutaj w tym pokoju naprzeciwko twoje, który jest naprzeciwko twojego misane. Słyszałam, jak on coś rzędzi sam do siebie. Słyszałam, jak on coś mdrał sam do siebie i że drzemał, więc tak właśnie myślę. Cóż, to jest raczej nie fontunę. Nie, to w porządku, mogę spać. Mogę zasnąć nawet pomimo tego. Ale w każdym razie, nie słyszałam niczego tam od dzisiaj. Może on złapał przeziębienie? Odnośnie tych incydentów, które się wydarzyły, martwię się, że może on być niepotrzebnie przestraszony. Masz rację, kto wie, może nawet wie coś? Chodźmy do tego gościa obok i zagadajmy. Tak, chodźmy. Czyli jednak tutaj łazimy, powiedz. Jaka dokładnie tam jest osoba? Zobaczmy. Ten pokój należy do jakiegoś dziwnego dżentelmena z tajemniczym uśmiechem? Ona to powiedziała wcześniej, że on gada sam do siebie i robi to nawet całkiem głośno. Ach tak. Obawiasz się, że to może być coś straszny? Nie, spotkałam o wiele straszniejszych ludzi podczas swojej pracy. Szczerze mówiąc, nikt nie jest straszniejszy od ciebie na nosę. Co to ma oznaczać? Zapukajmy. Nie odpowiada. Prawdopodobnie może wyszedł. Jestem pod wrażeniem, że ona znajduje się w pokoju aż tak często. Mam na myśli oczywiście... To jest oczywiste, odkąd cały czas go tak dużo słyszę. Jak ty możesz to jakby znosić? Cóż, chciałabyś może, żeby Hataka poszła i przeszukała hotel wtedy? Ten hotel jest raczej... Jest całkiem duży, szeroki. Wcale, że nie. Zrozumiesz. Jakby możesz to zrozumieć. Hataka jest super szybka, jest całkiem wytrzymała. Więc lecę. A. Nie powinnaś tak biegać po korytarzu. Ona już znikła. Zastanawiam się, co powinniśmy zrobić. Cóż, Koza... Pracownicy z hotelu Kozy. Boże, Koza jest pracownikiem hotelu. On powinien być lobby, więc może coś wiedzieć. Dobry punkt, chodźmy zagadać do Kozy, więc. Hello, you mój friend. Ale przepraszam, że ciebie przeszkadzam krótko po tym, jak wróciłeś. Hmm? O, nie, nie. To ja jestem ten, który kazał ci czekać z samolubnych powodów. Więc, czy mogę coś dla ciebie zrobić? Odnośnie tego gościa, który jest w pokoju obok Nanasa. A, ten starszy gentleman. Jakby rozważam, że on powinien być w swoim pokoju chyba teraz. Albo możliwe, że gdzieś kręci się tutaj wokoło. Tak, cóż, pukaliśmy, ale nie odpowiada. Och, prawdopodobnie musiał sobie uczuć drzemkę. Jakby czułem, że on powiedział, że nie wziął sobie drzemek, odkąd on jest całkiem, odkąd był całkiem młody. Ach cóż, przypuszczam, że mogę ci towarzyszyć.
Nie rozumiem. Powiedz, jeżeli ci tylko nadepnie na odcisk, wszystko będzie poranione? Nie rozumiem. Jakby przyjdzie jeszcze czas na twoje obcasy, wszyscy kończą poranieni. Nie wiem, wszystko wtedy zostaje poranione? Nie rozumiem, o co mu chodzi w tym drugim zdaniu. W tym wieku to jest nawet nie do pomyślenia, jak tak musi być. Masz na myśli, nieważne, proszę, chodź. Rozumiem. Przepraszam, że czekaliście? Wow, zaskoczyłaś mnie. Zaskoczyłam, co? Okej, więc... jakby spojrzałam wszędzie wokoło i nie widziałam go. Wygląda na wykończoną. Wszystko w porządku? Tak, ze mną jest wszystko okej. Biegałam wszędzie przez cały dzień. Jakby przybyłam do biegania wszędzie przez cały dzień roboczy jako reporter. Musi to być naprawdę ciężkie, madam. Jakby spojrzałam na dane odnośnie... jedno spojrzenie na jakby jedno spojrzenie na dane odnośnie pracowników, które mamy dostępne, mogę łatwo określić, gdzie on się właśnie w tym momencie znajduje. Co? Powinieneś mi to powiedzieć wcześniej. Jakby wystarczy, że przez dane, które dają pracownicy, może łatwo określić, gdzie on teraz jest. Więc powinniśmy pójść zobaczyć tam. Idziemy? W porządku? Czyli wracamy do góry, tak? No, do pokoju znaczy. Spojrzałam na... wszelkie daty wejścia pracowników i wyjścia. Dane, może. Jakby ostatnia data odnośnie gościa to było wyjście. Boże, wejście. Czyli to oznacza, że ona nadal jest w pokoju. Poprawnie. Tak długo jak dane hotelu nie zostały sfałszowane. Masz na myśli, że... jakby masz na myśli, że mogą zostać sfałszowane? Więc zapukajmy jeszcze raz. Nie odpowiada. Cóż... to jest sperowany czas i w ogóle... powinniśmy więc otworzyć drzwi? Fizycznie? Ach, cóż, prawdopodobnie... jakby prawdopodobnie można powiedzieć, że to sformułowanie jest trochę ciężkie. Mam na myśli, mogę użyć karty pracownika, żeby je otworzyć. To znaczy, to jest tylko dozwolone... jakby można to tylko używać w nagłych wypadkach, ale prawdopodobnie teraz jest na to czas. Otwarte, teraz możemy wejść. Dziękuję bardzo, a teraz przepraszam. Oho, co to jest? Niedobrze, on jest martwy. Nie, ten pokój był zamknięty, racja? Tak. Jeszcze nie ma żadnych nagrań, żeby ktoś wchodził czy wychodził. Zamknięty pokój. To jest takie typowe. Przepraszam. Czy mógłbym zinspektować inne pokoje? Czy jest jakieś... Czy coś się stało? Cóż... chciałbym, jakby przyszło mi do głowy, żeby spojrzeć na nagrania. W innych pokojach... jakby w innych pokojach minęło trochę czasu, więc żadne nagranie nie istnieje. Mam ona się tego złego uczucia, tak może powiedzieć. Cóż więc, będę ci towarzyszył, Misane. Spróbuj coś tutaj odkryć. W porządku, rozumiem. Okej, więc
Chciałbym pomóc, więc Hataka ci będzie pomagać. Tak, prawdopodobnie możemy coś znaleźć. Przeszukajmy tutaj wszystko. Jest tam pewno kłocy i... szlafroków. I okady, prawdziwy japoński styl. Żakiet. Czy należał do ofiary? Jest starannie złożony. Przepraszam za to, ale wygląda to, że kieszenie są puste. I nie ma nic. I nie ma żadnej notki. To jest prawdopodobnie bagaż ofiary. Jest to dosyć mały. Jest tutaj duża torba i mała torba. Co jest z nich? Przepraszam. Nie mamy szczęścia, nic nie przykuwa mojego wzroku. Tajemniczy dość. Futon. To jest jeden z tych typów prawdopodobnie. Ja nie czuję, że mogłabym zasnąć na podłodze. Jakby możesz usłyszeć kroki i nadchodzące echo kroków, to jest jedna rzecz. Naprawdę nienawidzę słyszeć, naprawdę tego nienawidzę, że usłyszałabym jakiś creepy głos. Ale nie wygląda, żeby coś takiego mogło tutaj się wydarzyć. Maty tatami. Ofiara upadła na nie. Jest poplamiona z wymiotami pomieszanymi ze krwią. Można o tym pomyśleć, że to jest pokój w japońskim stylu. Tak, taki mógłby zostać użyty hologram do tego, żeby przestroić ten pokój wedle życzenia gościa. Człowieku, technologia jest niesamowita. Jakby ten pokój się dostroił do życzenia gościa. Odnośnie tych plan krwi można powiedzieć, że wyglądają całkiem nowe. Ale nic tutaj... Ale nie wygląda, żeby coś wypadło, czy coś w tym stylu, co? Nie rozumiem. Zobaczę, jak już wszystkie hinty zbieram, co wychodzi. Ofiara. To ci znanie. Prawdopodobnie... to było raczej uduszenie. Jakby nie możemy... Ciężkie słowa. Wiem, że chodzi coś o... o tym jego... Nie ma jakiegoś stężenia pośmiertnego po... która by wskazała na truciznę. Poza tym ciężko mi sobie wyobrazić, że on sam by się udusił. Może to jest jakiś błąd? Czy to ta sama trucizna, co została użyta na satace? Nie. Jeżeli to była trucizna, to wyglądałoby, że była zupełnie inna. Shitsuna miała tabletki na senne, jest taka trucizna. Jakby obie te rzeczy nie jest łatwo uzyskać.
są dosyć mocno działające, więc to nie oznacza, że mogą być użyte po prostu na ludziach. Jakby nie mogą zostać konkretnie zdobyte tak przez ludzi. Czy to możliwe, że mamy jakieś tutaj ale mogą zostać zdobyte w rękach farmaceuty czy coś w tym stylu? Medycyna, która może wyprać ludziom mózgi, mieć jakieś efekty, które pierze umysł, no wiecie, robi pranie mózgu. W tych dniach i w tym wieku prawdopodobnie coś takiego może istnieć. Teraz muszę to wszystko zanotować. Zamknięty pokój, powód śmierci. Jeszcze scena zbrodni. Dziwne. Jest tutaj tak mało informacji. Nic innego chyba nie da się zdobyć, nie? Kiedy była mała, raczej to jest żenująca w tym wieku. Naprawdę? Dobra, to chyba wszystko, więc... Dziwne. Misane. Nanase, jak poszło? Racja odnośnie tego... Zidentyfikowaliśmy, że wszyscy goście w podejrzanych pokojach są martwi? Co? Ponadto przebadaliśmy powód śmierci. Był tam ktoś, kto został zadźgany. A ktoś dostał silny cios w głowę. I wszystkie pokoje były zamknięte, racja? Tak. Ciężko mi pomyśleć, żeby mogli popełnić samobójstwo. Jakby złożmy razem to, czego się dowiedzieliśmy. Od początku wszystkie pokoje były zamknięte. Daty gości, może dane wyjścia gości nie zostały przez dłuższy czas upgrade'owane. Teruji sprawdził to. Nie było żadnych nieprawidłowości od tamtego incydentu, więc dane powinny być wiarygodne. Ciężko mi jest to uwierzyć. Ponadto okoliczności śmierci. Wszyscy musieli zostać zabici. No to nie powiem, hotel będzie miał niezłą reputację. Wszyscy zostali zabici w różnoraki sposób. Kto mógłby to zrobić? Też się martwię o to. Ja się bardziej martwię jak. Wygląda to, że wszyscy umarli w tym samym czasie? Hej, mam pomysł. Po prostu posłuchajcie, okej? Okay? Arumu? Jest coś... Myślę, że to jest coś, czym mogę pomóc? Przypuszczam, że możemy więc wysłuchać. Rzeczy samej, nawet jeżeli... nawet jeżeli jesteśmy w impasie, więc Arumu... Zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy w impasie, Arumu, proszę, kontynuuj. Łapię. Co? Na początek rozmawiałam z tymi ludźmi, którzy umarli. Ich pokoje były zamknięci. Mam na myśli idealne zamknięte pokoje. Teraz hotel jest zamknięty. Jakby porównywając dane danej osoby. Znaczy to, że to musiałoby być zrobione, kiedy oni byli zalogowani w hotelu? Coś w tym stylu? Oni
cóż, to może być ktoś, kto może wchodzić do pokoju bez wchodzenia do nich, bez odpowiadania za to. Innymi słowy, to może być właściciel hotelu, który jest podejrzany, czyli krótko mówiąc Hatanaka? Tak mówi Hatanaka, Boże. Co wy myślicie o tym? Właściciel hotelu. To prawda wygląda, że może być jedyny, który jest za to najbardziej odpowiedzialny? Dla którego to by były najbardziej łatwiejsze. Myślę, że musimy o tym trochę ostrożniej pomyśleć. Powinniśmy sprawdzić, co mamy zanotowane. Umarł od uduszenia, trucizna jest odwrócona, bo nie było to uwzględnione w jego tym stężeniu poświęconym, czy coś w stylu. Wszystkie pokoje zostały zamknięte. Wszyscy goście... Dane wszystkich gości sprawiło, że goście umarli, nie wychodząc z ich czasu od dłuższego czasu. Powód śmierci nie jest... Jakby powody śmierci nie są jednolite. Przychodzą od różnych, jakby różnorakie powody śmierci, coś w stylu. Coś, co możemy temu zaprzeczyć. Zamknięte pokoje? Nie. Dane wejścia gości. No jakby mógłby to zrobić to wszystko w jednym i tym samym czasie. Czy chciałaby zasejwować? W sumie mogę. Okej, powodzenia. Na początek, rozmawiając z ludźmi, którzy umarli, pokoje bez zamknięte, to co czyniło to idealną zbrodnią. Spróbuję. I dobrze. Ale on powiedział, że to musiał być właściciel, że to podejrzany jest właściciel hotelu. Ale nawet właściciel musiałby zostawić jakieś nagranie odnośnie wejścia i wyjścia. I? W tym przypadku, tak jak w pokoju sztuki, była nieprawidłowość funkcji, o której możemy nie wiedzieć. Ale nie ma żadnych tutaj nieprawidłowości. Także samej Terushi to sprawdził. Mam na myśli... On jest właścicielem w ogóle, więc nie mógłby czegoś z tym zrobić? Nie, to nie tak, to jest niemożliwe. Mówię to, ponieważ mój tata jest beznadziejny z technologią. Co? To była inna historia, jeżeli byłby programistą czy hakerem, który zna się na temat mieszania danych, ale wygląda to, że nie w tym przypadku. Tak jak ze mną. Na naszej podobanie to ty będziesz podejrzany. Cóż, to jest jakby średnia, więc ważna konwersacja tutaj. Przepraszam, w każdym razie z pewnością... Cóż, z pewnością nawet ja bym zostawił jakieś ślady mojej obecności wydanych, więc myślę, że ten ktoś musiałby mieć nawet lepsze umiejętności niż ja. Jeżeli... Więc nawet jeżeli właściciel byłby możliwy, to także pracownicy. Więc przypuszczam, że musimy to trochę poprawić. A co odnosi tego gościa z ogrodu? Shinobu? On powiedział, że nie wie nic. Nie tylko miałem na myśli, on po prostu wygląda mądrego. Czuję się jakby on miał... jakby był o wiele cwańszy od nas. Może on wie rzeczy dwie, albo jedną rzecz, albo dwie odnośnie gości. Może powinniśmy to sprawdzić? Zostaw to dochodzenie mnie, Misane, idź i porozmawiaj z nim. Rozumiem, więc pójdę. Haka to też idzie. W porządku, dziękuję.
Halo, przepraszam, że ci kłopoczę. O, Misana, ja rumuję z tobą. Jo. Czy potrzebujecie czegoś? Chciałabym z tobą porozmawiać trochę odnośnie... Potrzebuję po prostu pewnej porady. Tylko skończę tam robotę tutaj. Ale z pewnością. Dziękuję. Ale pewnie. Ci goście, zastanawiam się... Chodzi o goście, zastanawiam się... Czy chodził ktoś tutaj, to wyglądał jakby był zdołowany, czy coś w tym stylu? Nie powiedziałam mu o tym, że jest więcej ofiar tutaj. Ale wolę obserwować jego reakcję. Nie mogę mu w pełni zaufać w końcu. Tak, zastanawiam się, czy wiesz coś odnośnie innych gości. Zobaczmy, cóż. Powiedziałabym, że Merune i Namoto byli jedynymi, którzy wyglądają na najbardziej zdepresowanych jak we mnie. Nie wiem za dużo odnośnie innych gości. To racja. Jakby były tam idealnie zamknięte pokoje, racja? Tak. Czytałem o tym książki dosyć często. Jakby te tajemnicze sprawy są moimi ulubionymi. Czemu on w tym momencie wspomniał o czymś, czego my chyba nie wspomnieliśmy? Wiele śmierci w tym samym czasie w zamkniętych pokojach. Jest pewna metoda, która pozwala... jest pewna metoda, żeby... Jest pewna metoda, która wymaga, żeby się spotkali, coś w tym stylu. Naprawdę? Chcesz? Może wysłać mnie na sekundkę? Tak, proszę bardzo. Zaprezentuję ci to tak, jak to jest możliwe? Pokoje są zamknięte, ale... Ofiary są także zamknięte w pokojach i winowajca nie jest wewnątrz. Po tym jak zamknął ich w pokojach użył coś... Zanim weszli do pokoju użył czegoś do zabicieki, na przykład trucizny. Co o tym myślisz? Wyobrażam sobie, że to jest pewien rodzaj zamglenia? Nie wiem. Nie jest to najbardziej rozsądna metoda, ale... jakby pasuje do tego wszystkiego? Co ty myślisz? Ja nic nie myślę. Nawet nie chcę o tym myśleć, nie mam mowy. Raczej samej trucizna... trujący gaz, chodzi o to, że wprowadziłby tam jakiś trujący gaz. Rzeczy samej, trujący gaz mógłby się tam rozprzestrzeniać, ale... To były różnice? Miałam sprawdzić, co mam zapisane. Umarł od uduszenia, trucizna została... Nie było żadnych śladów po truciźnie, nie było tego stężenia trującego. Nie muszę. Okej, zaczynajmy. Tutaj trzeba zapanować, jak widzę, nie? Tylko ty raczej nie. Zamknięte pokoje raczej też nie. Nie wiem, spróbuję może z tym. Bo tutaj jest coś odnośnie trucizny i to jest jedyna moja poszlaka w sumie, tak naprawdę. Sugerowali, że morderca mógłby wdać trujący gaz do zamkniętych pokojów. Ale jeżeli byłaby tam trucizna, to musiałby ją wykryć w ciałach? Nie było stężenia pośmiertnego.
spowodowanego przez truciznę. Nie wiem, czy to ja dobrze tłumaczę, czy to jest pośmiertelne stężenie, czy coś innego, które odkrywamy w ciele ofiary. Jeżeli zostałby tam użyty trucizna, to z pewnością byśmy to wykryli, więc ta konkluzja jest zła. Och, rozumiem. To źle, mam na myśli... mogę być podejrzany, jeżeli to jest prawda? Nie, to wcale nie tak. Może ty nie jesteś sama tego świadoma, ale traktujesz mnie trochę jak podejrzanego? Przepraszam. Po prostu kontynuuję mój tany talent do obserwacji. Ale to sprawia, że trochę ciężej mi jest teraz porozmawiać, także... Przepraszam. W porządku. To jest twoja robota w końcu. Można tak to określić? Ale jakby z tymi wszystkimi niepowiązanymi sprawami, przypuszczam, że ciężko jest ci złapać myśli winowajcy. Tak. Musisz być podejrzany nawet wobec kogoś takiego jak ja, ponieważ nie wiesz, o czym zabójca myśli. Oddaj nam porady. O tak, nie widziałam w ogóle, nie widzę tej Arumu nigdzie. Co? Z pewnością ona tutaj była. Gdzie ona poszła? Idź jej poszukać, zwłaszcza w takiej sytuacji. Niebezpiecznie jest zostawienie jej samej. Tak zrobię, przepraszam, że zabiłam ci czas. To jest okej. Jeżeli potrzebujesz czegokolwiek, to przyjdź tutaj w każdym razie. Jakby tak jak zawsze mówię. O czymkolwiek będziesz się pozbawiać, to po prostu przyjdź, aczkolwiek... Aczkolwiek myślę, że mogę teraz być troszkę... wiecie... Płodniejszy? Tak, rozumiem. Dziękuję ci bardzo, że będzie trochę bardziej wycofany. O. Gdzie jest Arumu? Tutaj jest. Misane, co? O co chodzi? Shinobu... Tak jak Shinobu mówi, trucizna... Jakby trucizna mogłaby być w wentylatorach, więc... Muszę na to spojrzeć? W wentylacji? Tak. Cóż, nie widzę zbyt dużo, odkąd jest tam tak ciemno. Bez wątpienia. Cokolwiek się zdarzy, bośmy rozmawialiśmy odnośnie trującej mgły, to by było całkiem niebezpieczne. Dobrze myślisz? A ona tam chciała wleźć. I znowu, to byłoby niebezpieczne, jeżeli byś po prostu wlazła do tego pokoju. Gdzie jest nana Seikoza? Nie wróci jej wtedy. To wygląda tak, jakby... w związku z tymi wszystkimi ofiarami, możliwe, że oni to dalej sprawdzają? Możesz mieć rację. Jest okej. Jeżeli Hataka powie coś znowu? Znowu? Może, jeżeli powie coś znowu? Tak. Jakby... To ja także ułożyłam tą układankę mordercy, czy coś w stylu, ale... Tak, to w porządku. To będzie pomocne, cokolwiek powiesz. Dzięki. Jeżeli nie ma szansy, aby to było morderstwo, czy to nie oznacza, że jest tylko jedna rzecz do pomyślenia? Pokoje były zamknięte i nie wiemy, w jaki sposób to się wydarzyło. Boże, w jaki sposób to ustawili.
Wygląda to, że wszyscy są za problemo... Boże, wszyscy czują się zakłopotani przez coś, więc może w tym momencie wszyscy są po śpiechu? Wiem, że to okrutna rzecz, tak przypuszczać. To jest istotne zdanie, mi się tak wydaje w tym momencie. Jakby wiem, że to może być dosyć bolesna konkluzja, ale wszyscy prawie umarli w ten sam sposób. Naprawdę ten sam? Ja myślę, że ktoś został zadźwiony, a ktoś został uderzony w głowę. Więc tak po prostu przypuszczam, czy to nie jest możliwe. Ale oni umarli raczej w inny sposób. Co ty myślisz? Samobójstwo? Że wszyscy popełnili samobójstwo? Ale są pewne przypadki, które raczej nie... Są pewne wskazówki, które mogłyby nas naprowadzić na samobójstwo. Powinnam sprawdzić, co... Ale mi chodzi o to, że... jakby ta jedna notatka mi się sprowadza do tego, że raczej nie było tak, że oni wszyscy umarli w ten sam sposób, bo jakby umarli wszyscy w tym samym czasie, to było... Jakby przyczyny śmierci nie były takie same, bo były różnorakie. No ale nie będę sejmować, zróbmy to. Użyję tego. Mówisz, że jeżeli wszyscy popełnili samobójstwo, ale ofiary, które umarły, miały liczne... były to liczne przypadki? Przypadki? Oni stracili swoje życia w różny sposób. Wieszanie, zadźganie się, inne tym podobne. Jest tutaj wiele metod, które raczej nie byłyby możliwe, jeżeli oni wybraliby zabicie się. Jeżeli zabraliby swoje własne życia, to musiałoby być ku temu powód. Dlaczego mieliby używać takich dziwnych metod? Dlaczego mieliby umrzeć poprzez wątpliwości i zaniepokojenie? To jest dosyć szczególne. Myślę, że powodem... Myślę, że to wszystko ma, jakby te powody mogłyby mieć całe mnóstwo dziur i różnych tajemniczych rzeczy. Rzeczy samej, to było strasznie, jakby ta konkluzja ma teraz strasznie dużo dziur. Więc co jest końcem? Jaki mógłby być powód ku temu? Nanosy i koza dalej nie wracają. Hej! Bit telefon Nanosego jest zepsutem. Myślisz, że on jest w stanie przeprowadzić śledztwo? O! Właśnie. Hataka ma dużo zdjęć, także więc idźmy moją drogą. Więc ja pójdę naprzód. Bądź ostrożna tylko. Nie, ona już sobie poszła. To co ja powinnam teraz robić? Shinobu. Lepiej pójdę zobaczyć Shinobu. Mam już sobie sporo czasu. Ja mówiłam, że to podzielę na dwa odcinki, więc tutaj sobie zasejwuję. I zobaczymy się w kolejnym odcinku, moi drodzy. Bye, bye.